Bezpiecznie wszystko? No, dobrze, jestem. Czyli tak samo nie masz układu nerwowego. Marian powoli dokańcza rozbiórkę. Jest już 19 i ekipie mija już 12 godzina pracy. Jak to Marian mówi, jak nie ma 10 godzin pracy, to on nie będzie do roboty przychodził. Ostatnio tak gadałem. A mówię, trzeba zrobić jakiś tydzień, tak po 8. Mówi szef, będzie po 8 godzin, to nie ma sensu do roboty przychodzić. 10 godzin musi... O, delikatnie. Ale się przełamuje. Łamie się i leci w tu, chciałoby to lecieć na drogę. Marian błyskawicznie eliminuje niebezpieczeństwo. O, no, tak. No, elegancko poszło, dobrze. A teraz możesz, Miro, teraz możesz ten narożnik ciągnąć. Tak? Ciągnij go. Miro. O, tak, ciągnij go. O. Pomalutku, po kawałeczku. Budynek bezpiecznie legł w gruzach. Braciom pozostało już tylko powalenie wieży. Niech na wieżę wyjeżdża, Marian! Mimo że to ostatnia prosta, wciąż istnieje ryzyko, że wieża spadnie w kierunku wyremontowanego budynku. Nad bezpieczeństwem akcji jak zawsze będzie czuwał kierownik. Łyżką podeprze z tej strony od naszej niebezpiecznej sąsiadów strony, a Mirek ugryzie narożnik na dole, żeby osłabić i wtedy cała wieża będzie szła. Marian, podeprzesz się jak najwyżej, tylko uważaj z tyłu na płot, żeby po prostu go nie uszkodzić. To była już tylko formalność. Lekko zaklinowałeś. Mamy finał. Dobra, pany, po robocie. Brawo, gratulacje. Wszystko pięknie, ładnie. Mimo wielu zagrożeń, jeden budynek, ale wiele zagrożeń. Na szczęście wszystkie udało się ominąć. Momenty były. Bracia spisali się na medal. Są ludzie uzdolnieni muzycznie, są ludzie uzdolnieni plastycznie, a oni są uzdolnieni mechanicznie, autentycznie. Gratulacje, panowie. No, jesteście naprawdę dobrzy w tym, co robicie. Panie, to co, na dzisiaj kończymy. Dzięki wam serdeczne za udany dzień. Krzysiek i jego ekipa mogą wreszcie odetchnąć z ulgą.